Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na briefingu prasowym zorganizowanym z okazji Pucharu Świata Glorii Głodnych Bogaków 2022. Good morning, ladies and gentlemen. I am honored to welcome you to Nordic Walking World Cup Conference. W szczególny sposób chciałbym powitać naszych współorganizatorów, partnerów i sponsorów, którzy w bardzo znaczny sposób przyczynili się do tego, że ta impreza może się odbyć właśnie u nas w Bohatorze. I would like to warmly welcome all the sponsors, all the people who were associated closely with our event. Witam pana prezydenta miasta Bełchatowa, Łukasza Politeńskiego. Witam starostę bełchatowskiego, panią Dorotę Będziwiak. Witam nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów, pana Jarosława Zająca. Witam prezesa Nordic Walking Poland, pana Marcina Szulca. Witam dyrektora powiatowego Centrum Sportu, pana Mirosława Mielusa. I witam dyrektora Miejskiego Centrum Sportu, pana Pawła Woźniaka. Witam również bardzo gorąco zebrane media oraz przybyłych gości, szczególnie z Klubu Sportowego Nordic Walking Poland. Welcome you all the people who are in Nordic Walking Bełchatów Sports Club and all the people concerned here. Thank you. Zanim przejdziemy do tej części wypowiedzi, chciałbym też przedstawić Państwu przede wszystkim wszystkich naszych patronów, sponsorów i partnerów. Before we step to the main stage of the conference, I would like to introduce all the sponsors that help us to participate in this event. OMWF na czele z Martin Kantenegą z Finlandii jako patronat honorowy. Organizatorzy Nordic Walking Poland z Poznania i Klub Sportowy Nordic Walking Bełchatów. Sponsor strategiczny PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA i nasi najważniejsi partnerzy. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Powiat Bełchatowski, Miasto Bełchatów, Gmina Bełchatów, Powiatowe Centrum Sportu, Miejskie Centrum Sportu, Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów, Nadleśnictwo Bełchatów, PGE Giganty Mocy, Polskie Zrzeszenie Sędziów, Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa, Ochotnicza Straż Pożarna z Grochowic oraz naszych sponsorów Energosfera, Zdrowital, Pewa, Polar, Juvenil, Wilson, Semper Trans, Polipak, Gabel, Centrum Elektroniki Kelmo, Spółka z o.o. oraz patronaty medialne SK, TVP3, Lokalna News, Twój Kurier Regionalny, Dziennik Łódzki i Radio Łódź. Przejdziemy teraz do części tej już oficjalnej, do przemówień. Bardzo bym prosił o zabranie głosu prezydenta miasta Bełchatowa, pana Łukasza Politeńskiego. Let's step to the official part of the conference. Szanowni Państwo, tak naprawdę pomysł zorganizowania imprezy szeroko wychodzącej poza ramy terytorialne Bełchatowa pojawił się już kilka lat temu. Hello everyone. So the idea of Nordic Walking World Cup has introduced a couple of years ago. Niestety, niezależnie od granic i krajów, dwa lata od 2020 roku to czas zmagań z COVID-em. Unfortunately, the time of pandemic has given us some kind of problems with organization earlier. Stąd wszystkie tego typu pomysły i plany musiały zejść na boczny tor. So we have to cancel all these preparations and plans. Na szczęście udało się powstrzymać pandemię i zacząć wracać do normalnego życia.
Fortunately, we managed to back to a normal life, and so hopefully we are at the end of the pandemic. Stąd powrócił pomysł organizacji tego typu przedsięwzięcia. So we came up to the solution and we came up to the idea of organization this kind of event. Zarówno pani prezydent miasta Bełchatowa, pani Mariola Czechowska, jak i władze starostwa bardzo pozytywnie odniosły się do samego projektu. Mariola Czechowska, to jest the prezydent of Bełchatów, as well as the mayor of Bełchatów, which is who is president today. They were friendly. Actually, they accepted the idea of the event. I pomysł stał się, wszedł w proces realizacji. Mamy oficjalnie wyznaczony termin imprezy, która odbędzie się za kilka dni. So we are acting right now and we are ahead of the event, which is going to be held 26 and 27 August. Zgadza się. Oczywiście tworzenie czy organizowanie tego typu wydarzenia bez środowiska nie byłoby możliwe. So organizing this kind of event without the whole environment and the whole people wouldn't be possible. A mamy w Bełchatowie bardzo prężnie działające środowisko Nordic Walkingowców, osiągające naprawdę bardzo wysokie wyniki. And we've got a Nordic Walking Sports Center and people who achieve a lot of goals. Promujące nasze miasto nie tylko poza granicami Bełchatowa czy województwa, ale poza granicami kraju. They not only promote their achievements here in our town, but also abroad. Były zatem wszystkie czynniki składające się na to, żeby taka impreza odbyła się w naszym mieście. So all the factors give us the idea, give us the solution that we have to create. Pozostaje zatem wszystkich Państwa serdecznie zaprosić do Bełchatowa na wydarzenie, jakim jest Puchar Świata Nordic Walking Bełchatów 2022. Przez te kilka dni Bełchatów stanie się miastem Nordic Walking. For this couple of days, the event is going to be. Żywię wielką nadzieję, że wszyscy Państwo będziecie się czuli u nas jak u siebie w domu. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, tego rodzaju aktywność samorząd powiatu bełchatowskiego wspiera, promuje już od 2014 roku. We have supported and we have promoted this kind of activities, this kind of events since 2014. Starostwo powiatowe wtedy po raz pierwszy zorganizowało akcję Lato dla Aktywnych. Lato dla Aktywnych has been organized for the first time in that year. I wszystkie osoby chętne, które chciały zacząć trenować tą dyscyplinę, miały taką możliwość. And everybody who wants to act actively, who wants to do something actively, have or had such an opportunity. Wtedy ona oczywiście nie była jeszcze u nas aż tak bardzo popularna. In that time it wasn't such popular thing comparing right now. Dzisiaj stała się oczywiście bardziej powszechna i na naszych chodnikach, ścieżkach bardzo często można zauważyć osoby chodzące z kijkami. Today it has become so popular, not only among children, but also among teenagers, and we can see in our walking paths people walking with Nordic walking poles. Dlatego bardzo nas cieszy, że właśnie Puchar Świata będzie organizowany w mieście Bełchatów, w powiecie bełchatowskim. So we are greatly happy, we are really joyful that this event is going to be organized in our city. To dla nas ogromne wyróżnienie, prestiż. It's a big prestige for us.
Jest to również ogromna nobilitacja dla naszych utalentowanych już mistrzów. It's a kind of surprise, it's a kind of a gift for our champions. Promocja oczywiście naszych dobrze przygotowanych obiektów sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, oczywiście zieleni, a także dobrze przygotowanych zasobów, również zasobów ludzkich, które oczywiście są tutaj niezmiernie potrzebne. Of course, it's a great promotion for the areas, for the infrastructure that is going to take part in this event. Bardzo chciałabym serdecznie podziękować organizatorom za zaufanie, za obdarzenie nas tym zaufaniem i jestem pewna, że sprostamy temu wyzwaniu. Thank you for giving all the trust from our organizators and I hope we will fulfill this goals. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich tych niezdecydowanych, którzy jeszcze się nie zgłosili, nie zapisali, zarówno profesjonalistów już, jak również amatorów. If there is someone who is still thinking about taking part in such an activity, and even though it's not professional athletes, we are warmly welcome and we are invited to this kind of event. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Jestem pewna, że będą to niezapomniane przeżycia. Dziękuję. Szanowni Państwo, Lasy Państwowe zawsze wspierały aktywność w naszych lasach i zawsze były promotorem korzystania z terenów leśnych. Forests are always places when we actively spend our time and they are a kind of a promotion for this healthy lifestyle. Stąd propozycję pana Marczaka przyjąłem z dużym zainteresowaniem i w miarę szybko doszliśmy do porozumienia, w jakiej lokalizacji i gdzie te trasy zostaną umieszczone. So I accept the proposition of Mr. Marczak. Proszę Państwa, trasy zostały przygotowane chyba już w 100%. Są uporządkowane z jak najmniejszą ingerencją dla środowiska. And the roads are perfectly prepared and there is no integration in nature. Tak, aby były bezpieczne, tak, aby można było na nich swobodnie i spokojnie te zawody rozegrać. They are safe and secure. Mam nadzieję, że wszystko odbędzie się bez zdarzeń nieprzewidzianych. Co do samego przebiegu tras, samej ich lokalizacji, to tutaj już pan prezes wszystko będzie pewnie opowiadał później w szczegółach. Natomiast ja jeszcze raz bardzo serdecznie tutaj za głosem pani starosty chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na tereny Nadleśnictwa Bełchatów. Mobilizacja na obiektach powiatowego Centrum Sportu pełna. So the mobilization in our infrastructure and the places which the event is going to be held is ready. Dołożymy wszelkich starań, aby poziom rywalizacji sportowej był jak najwyższy. I hope we will manage that the level of rivalization and the level of competition will be on the highest one. I dziękujemy za zaufanie, którym nasi mistrzowie obdarzyli nasze obiekty. Thank you for the trust. Tym bardziej, że codziennie trenują i testują nasze zaplecze sportowe. What is more, they train every single day for the Nordic Walking World Cup in our sport. Chciałbym przypomnieć również, że w tej imprezie mogą wystartować osoby z Bełchatowa i okolic, które na co dzień korzystają z naszych obiektów. Ten okazały obiekt, który na co dzień jest areną
zmagań mistrzów siatkarskich. Będzie teraz już za 7 dni areną otwarcia zmagań mistrzów Nordic Walkingu. So this sports hall, this charity hall, is going to be the place where we inaugurate and we start the event of Nordic Walking. Chciałbym zapewnić, iż przygotowania do tej uroczystej gali otwarcia Pucharu Świata idą pełną parą. I would like to assure you that the preparations for the starting the event is going well. I już teraz nie możemy doczekać się, aby jak najlepiej ugościć wszystkich Państwa w tymże obiekcie. Chciałem bardzo podziękować tutaj partnerom naszym strategicznym, sponsorom za możliwość organizacji i za zaproszenie, za zaufanie, żeby ta impreza tutaj mogła odbyć się w Bełchatowie jako najważniejsza, najwyższej rangi zawody, drugi etap Pucharu Świata Nordic Walking. Hello everyone, I would like to thank all the people who let me organize and who give me so many trust. Wielkie słowa uznania na pewno należą się dyrektorowi zawodów Krzysztofowi Marczak, którego bardzo duże zaangażowanie spowoduje, że ta impreza będzie naprawdę najwyższym i światowym poziomie. I appreciate the host of the event who gives all the work and I appreciate your work and I hope that Cytując słowa twórcy Nordic Walking, Marco Cantanewy z 2005 roku. Quoting the saying of Marco Cantanewa. Cantanewa from 2005. Że Nordic Walking jest aktywnością najbardziej istotną aktywnością ruchową w przyszłości ze względu na swoją dostępność dla ludzi o każdym poziomie sprawności, kultury czy społecznym. So Nordic Walking will be the most available active in the future because of ze względu na dostępność, ze względu na sprawność osób, kulturę bądź poziom społeczny. Because of the strength of the people, because of the stamina, because of the availability of this space. I można powiedzieć, że były to bardzo prorocze słowa, bo w 2020 roku mamy już miliony osób chodzących na świecie z kijami, tysiące klubów sportowych oraz setki świetnie zorganizowanych zawodów. And as you know, it was true because today in 2022 we've got millions of people who use Nordic walking poles and they are meeting in walking paths almost everywhere. Cieszymy się bardzo, że Bełchatów dołącza tutaj do światowej czołówki, tak prawdę mówiąc, organizatorów imprez o najwyższej randze. We greatly appreciate that Nordic Walking will be added to the most prestigious sports here in Bełchatów. I już serdecznie teraz zapraszamy w przyszłym tygodniu na zawody i światowa historia Nordic Walkingu w przyszłym tygodniu pisze się właśnie w Bełchatowie. A więc zaczynamy oczywiście w piątek, 26 sierpnia, inaugurację na tym pięknym obiekcie na hali Energia w Bełchatowie. So here are the, a couple of information about the event. We are starting next Friday, it's 26th of August, in our object. O godzinie 18 punktualnie rozpoczniemy oficjalne otwarcie Pucharu Świata Polan Bełchatów 2022. At 6 we are opening the event, which is named Polan Bełchatów 2022.
Następnego dnia, 27 sierpnia, przeniesiemy się na tereny powiatowego centrum sportu, gdzie odbędzie się już typowa rywalizacja sportowa. The next day, so it's Saturday, 27th of August, we are going to get to the sports center in our town, and the whole competition will start there. O godzinie 9 wystartujemy pierwszy dystans 21 km. So the first distance, which is 21 km, is going to start at 9 o'clock. At 9 o'clock. O godzinie 11 dystans 10 km. There is a distance of 10 km at 11 o'clock. I o godzinie 13 dystans 5 km. And there is a distance of 5 km 2 hours later, so at 1 p.m. W tej chwili mamy zawodników głównie z Polski, Niemiec, Czech i Ukrainy. Right now we have a confirmation of attendance of participants mainly from Poland, but also from Ukraine, from Czech Republic, Germany, and of course our country Poland, as I mentioned earlier. Przyjadą do nas mistrzowie z ostatnich mistrzostw świata z Choczewa. We will greatly welcome the championship from the last stage from Choczew. Przedstawię teraz Państwu, jest to, co prawda część jeszcze żeśmy już pokazywali na Facebooku, ale część jest dzisiaj pierwszy raz prezentowany specjalnie dla Was. Zaczniemy od gadżetów, które otrzymają zawodnicy w trakcie trwania zawodu. Jednym z gadżetów będzie koszulka, którą otrzymają wszyscy zawodnicy w pakiecie startowym. Wzorem jest to kontynuacja już rozpoczętej kolekcji z Mistrzostw Świata w Choczewie i zarazem pierwszego etapu Pucharu Świata. As you can see, there is a branding. It's a kind of a continuation of Choczew Nordic Walking World Cup. Oczywiście kolorystyka nasza tutaj taką, jaką głównie proponuje, czy miasto Bełchatów, a więc w kolorach pomarańczowych. The orange is our color, so we printed it in orange and white. Naszym celem jest głównie to, żeby miasto Bełchatów, powiat bełchatowski, jak najlepiej wypromować nie tylko u nas, ale nawet w całym świecie i żeby się ten kolor wam kojarzył z Bełchatowem. The main goal of ours is to promote our town so that the orange color would associate with Bełchatów. Kolejnym gadżetem będzie medal, jaki otrzymają wszyscy zawodnicy po przejściu przez linię mety. As you can see, the next gadget is a medal that all participants will get. Jest to pierwsza prezentacja tego medalu. W tej chwili widzicie Państwo na wizualizacji. Oczywiście nawiązaliśmy do elementów naszych rodzimych, a więc do kopalni. So there is there is a visualization for the first time, and as you can see, there is an orange color as well, and a coal mine on the front, as I see. Koła czarnakowego koparki jeszcze nie widziałem na żadnym medalu. U nas będzie taka okazja. Kolejnym gadżetem, który otrzymają już tylko zwycięzcy Open. The next gadget that will get the winner of the Open. Oraz zwycięzcy w kategoriach wiekowych. And the winner in age categories. Będą statuetki. Would be the stages. Specjalnie przygotowane przez projektantów na tą właśnie uroczystość. Designed by the designers, prepared by the designers for this event.
Jest to również kontynuacja kolekcji rozpoczętej już na pierwszym etapie Pucharu Świata w Koczewie. So this is also a kind of a continuation of Choczew Nordic Walking World Cup from the first stage. Pokażemy teraz Państwu, będzie to też premiera klipu reklamowego, który będzie próbował cały Puchar Świata na całym świecie, który punktualnie o godzinie 12 dziś pójdzie w cały świat. So right now we are going to present you an advertising clip for the event, and at 12 today it's going to be all over the world. Dziękuję bardzo. Thank you. Dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej konferencji prasowej.